Doświadczenie Otrzymywanie mydła. Do wykonania doświadczenia potrzebne nam są kwas stearynowy, zasada sodowa, fenoloftaleina, palnik, przebieg doświadczenia. Umieszczamy w probówce niewielką ilość kwasu stearynowego, a następnie dolewamy zasady sodowej. Dodajemy kilka kropel fenoloftaleiny. Co widzimy? Roztwór zmienił kolor na malinowy z powodu obecności zasady. Mieszaninę ogrzewamy. Widzimy stopniowe odbarwianie się roztworu oraz silne pienienie. Roztwór odbarwia się, gdyż obecna w nim zasada sodowa przereagowuje z kwasem starynowym w reakcji zobojętniania. Brak zasady. To brak malinowego koloru. Piana świadczy o powstawaniu mydła. Możemy wywnioskować, że mydła to produkty kwasów tłuszczowych i zasad. Wskazówka. Fenoloftaleina pomaga nam kontrolować pH mieszaniny reakcyjnej.